Halo, z tej strony Pedro i witam was na Twitterze Bloxy News, na którym znajdują się najnowsze ciekawostki odnośnie Robloxa i dzisiaj sprawdzimy, co zmieniło się przez ostatni tydzień na Robloxie, bo było tego dużo, dlatego zachęcam was do oglądania tego materiału, do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. W komentarzu możecie napisać, o ile z tych rzeczy już wiedzieliście. A więc tak, zaczynamy sobie od pierwszego tutaj zdjęcia. Jak możecie sobie zobaczyć tutaj na pierwszym zdjęciu, mamy, widzowie, coś takiego jak nową zakładkę kategorii. Zobaczcie, mamy tutaj posortowane na 8 różnych, w tym przypadku, rodzajów gier i po prostu prawdopodobnie gry będą nam się pojawiały właśnie w tych zakładkach, co będzie nam ułatwiało w dużo większym znaczeniu, można tak powiedzieć, dostawanie się do gier. Zobaczcie, mamy Tycoon, Adventure, Simulator, Survival i tak dalej, więc naprawdę, widzowie, bardzo, ale to bardzo fajna według mnie opcja, która ułatwi nam dostawanie się do naszych ulubionych gier, ponieważ jak na przykład ktoś lubi bardzo Tycoony, no to będzie siedział w zakładce Tycoon i będzie tam widział wszystkie gry odnośnie Tycoona. Naprawdę według mnie bardzo, ale to bardzo pozytywna zmiana i bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o grafikę. Oczywiście tutaj sobie mogę wam przetłumaczyć na język polski, żeby każdy mógł sobie przeczytać. Roblox pracuje nad nową sekcją kategorii na stronie głównej, która pozwoli ci przeglądać różne gatunki, kategorie, doświadczeń. Obecnie jest to niedostępne dla pewnego odsetka użytkowników. Taką informację dostaliśmy. Dobra. Lecimy dalej. Następnym, widzowie, rzeczą jest jakby kolaboracja Nerfa z Robloxem. Mamy w różnych grach, ja wam puszczę ten filmik od samego początku, w jakich grach i co się pojawi prawdopodobnie od Nerfa w Robloxie. A więc tak, w Adopt Me będziemy mieli takiego po prostu pistolet Nerf, taki zabawkowy, wiecie o co chodzi. W Murder Mystery 2 to samo, tylko że zainspirowany rekinem. W Jailbreaku w sumie to zawsze będą pistolety, no bo wiadomo, Nerf nam się kojarzy z pistoletami zabawkowymi. Mamy też Arsenal, tutaj też bardzo fajny, ale chyba najładniejszy pistolet to jest ten z Murder Mystery 2. Tak mi się przynajmniej na razie wydaje. Mamy kolejną grę Mad City. No i to na razie tak naprawdę tyle z kolaboracji Roblox-Nerf. Wydaje mi się, że dosyć fajna ciekawostka odnośnie Robloxa, że coś takiego się pojawia w Robloxie, więc możemy przelecieć dalej. Tutaj jakieś nudy, ale to jest następna, widzowie, kolejna bardzo fajna rzecz. Mianowicie w Robloxie zostanie wprowadzony tryb offline. Co to jest tryb offline? Z tego, co tutaj możemy przeczytać, Roblox pracuje nad nowym ustawieniem prywatności, które pozwoli użytkownikowi pojawić się w trybie offline. Po przełączeniu będziesz w trybie offline przez 12 godzin lub do momentu wyłączenia przełącznika. Aby wyświetlić offline przez ponad 12 godzin, musisz ponownie włączyć przełącznik po 12 godzinach. Co to oznacza? Będziemy mogli być na Robloxie, będziemy mogli grać w Robloxa, a inni nie będą o tym wiedzieli. Totalnie nie będą o tym wiedzieli nasi znajomi i tak dalej. Po prostu będziemy dla nich niewidoczni, tak jakby nas w tym Robloxie po prostu nie było. Nikt nas nie będzie mógł zobaczyć i to po przełączeniu w ustawieniach będziemy mieli przez 12 godzin. Jeżeli to nam się wyłączy, trzeba jeszcze raz, widzowie, włączyć. No to akurat nie jest jakieś fajne, powinno być tam jakieś permanentne offline czy coś takiego, ale to też by mogło, widzowie, poprzeszkadzać niektórym, bo pewnie niektórzy i tak by tego nie umieli wyłączyć. Bardzo fajna kolejna zmiana, bardzo się czasami może przydać dla osób, które właśnie chcą sobie same pograć i po prostu, żeby im ich znajomi nie przeszkadzali w grze. Więc według mnie kolejna bardzo fajna opcja, mamy takie rzeczy na Steamie i tak dalej, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo jest to przydatne. Następnie, co mamy zmienione? Mamy zmienione jakby menu od samego kupowania Game Passów przedmiotów, w tym przypadku jest to pokazane w Jailbreaku. Mogę wam to przetłumaczyć na język polski? Nie, niestety, widzowie, nie da się tego przetłumaczyć, albo mi się coś zepsuło. Więc, no to jak już mówiłem, no nie, tak się prezentuje to właśnie nowe menu do kupowania Game Passów. Wydaje mi się, że są one dosyć ładne, dosyć przejrzyste. Wiadomo, standardowo mamy pokazany, jaki balans nam zostanie po transakcji, ile kosztuje Game Pass i tak dalej, więc według mnie zmiana totalnie kolejna na plus, więc w tym tygodniu Roblox bardzo fajnie zaszalał. Mamy 5 darmowych kolejnych itemów, tak, macie już o tym odcinek, jeżeli nie widzieliście, to wejdźcie na mój kanał, bo no 5 darmowych przedmiotów, które tutaj widzicie, są za darmo do wzięcia. Więc czemu by nie? Mamy jakichś zwycięzców czwartego konkursu, jakiegoś awatarów, więc tutaj są ci zwycięzcy, tutaj mamy jakąś grafikę, ale mnie to zbytnio nie interesuje, bo to nie jest jakaś zmiana odnośnie Robloxa. Tutaj jakby też to jest takie nudne, bo tutaj trzeba oglądać jakąś pierwszą część czteroczęściowego level upa Robloxa, co też nie jest jakieś według mnie mega ciekawe. Wydaje mi się, że bardzo mało osób jest tym zainteresowana. Ale następnie, widzę, mamy kolejny update dotyczący
mikrofonu w Robloxie, tak by nowość czatu, po prostu czatu głosowego, użytkownicy Apple będą, widzę, poproszeni, będzie im wyskakiwał taki nowy komunikat, który prezentuje się następująco. No to jest po prostu prośba Robloxa o możliwość korzystania z waszego mikrofonu. Czyli jak będziecie w Robloxie, będziecie po prostu mogli rozmawiać. To jest w tym momencie tylko na urządzeniach Apple. Możemy zobaczyć, widzowie, taką właśnie... No takie właśnie okienko wyskakujące. Tutaj macie. Osoby korzystające z Roblox na urządzeniach Apple zobaczą nowe wyskakujące okienko z prośbą zezwolenia na dostęp do mikrofonu. Jest to przygotowanie do nadchodzącej funkcji czatu głosowego. Więc tak to się prezentuje. Czat głosowy ma swoich zwolenników i tych osoby, które to hejtują. Ja mam mieszane uczucia co do tego. Nie chcę tego ani hejtować, ani na razie pozytywnie chwalić. Zobaczymy, jak wyjdzie, co się tam z tego będzie działo. Następnie lecimy dalej. Tutaj już sprzed tygodnia były jakieś problemy z serwerami. I mamy też, widzowie, coś dla deweloperów w Robloxie. Mamy coś dla deweloperów w Robloxie. Tutaj zostały, widzowie, wprowadzone jakby nowe światła, więc możemy sobie po prostu wprowadzić podgląd świateł tak, żeby tak jak to tutaj wygląda na tym filmiku. Mam nadzieję, że dobrze tutaj to wytłumaczyłem. Nie, ja niestety nie jestem jakimś super deweloperem w Robloxie, ledwo się posługuję tak naprawdę Roblox Studio. No ale możecie sobie tutaj zobaczyć taki filmik, deweloperzy w Robloxie. Podejrzewam, że z tego się w 100% ucieszą. No i to by chyba było na tyle z newsów, tak, bo to już jest 21 lipca, czyli widzę, przeglądaliśmy z tygodnia. Co mogę powiedzieć, jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, więcej newsów 100 tygodniowych z Robloxa, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie, możecie stawić suba, łapkę w górę, zaprosić znajomych. Trzymajcie się, do następnego razu, siemano.